Królewski Czwartek to program, podczas którego rozmawiamy z osobami o wielkich pasjach. I taką wielką pasję ma Vanessa Adamska, która jest moim dzisiaj gościem. Moim pierwszym gościem w tym programie. Cześć. Hejka. Jak tam? No, bardzo dobrze się czuję. Ale stresujesz się. Tak, to prawda. Zawsze się stresujesz przed wystąpieniem? To jest bardzo częste, natomiast zdarzają się takie przypadki, kiedy ta adrenalina już schodzi kompletnie i może być tak, że mogę nie mieć w ogóle stresu, a mogę mieć też tak, że jest ten stres ogromny. Żyjemy w czasach pandemicznych, covidowych, gdzie przed sceną nie ma w ogóle publiczności. Występowałeś przed ogromną publicznością, no bo to Dni Hojny, to jednak przed sceną było naprawdę bardzo dużo osób. No teraz koncerty są bez udziału jakichkolwiek osób, oprócz realizatorów. Gdzie jest większy stres? No myślę, że z publicznością, ponieważ wiadomo, ci ludzie patrzą, oceniają wzrokowo, albo będą klaskać, albo będą buczeć, czego bym nie chciała. Ale myślę, że przez internet wiadomo, jest kompletnie inaczej. Nie, to wybuczeć możemy ich też, to nie ma problemu, to się wyrówna. Stres niewątpliwie był też podczas pewnego dzieła, w którym brałaś udział. Po to też się spotkaliśmy tutaj, ponieważ 9 kwietnia 2018 roku była premiera Twojego utworu, mianowicie utworu z Filharmonii Szczecińskiej, gdzie brałaś udział. Płyta, która de facto znajduje się też tutaj, i Żyli długo, i w Szczecinie. Pierwszy utwór na tej płycie jest Twój. Jak to się w ogóle stało, że wzięłaś ten udział? To znaczy, to było takie z zaskoczenia. Moja pani instruktorka dała pomysł, że jest casting i wszystkie wzięłyśmy w tym udział. Ja się dostałam dalej. Pierw miałam mieć piosenkę, która się nazywa Czekoladowe Miasto, natomiast tonacja mi się nie zgadzała z moim głosem i potem wybrano mi piosenkę Stoczniowe Zoo. Czyli nie było czegoś takiego, że zadzwonili do Ciebie, bo gdzieś się znaleźli w internecie. Dzień dobry Pani Vanessa, bo byśmy chcieli, nie, żeby Pani nam tu zaśpiewała. Nie było czegoś takiego. Ola pomogła w tym, tak, aby to poszło dalej. Piosenek jest naprawdę dużo na tej płycie. Udział w tym wzięło mnóstwo młodych artystów. Nie było czegoś takiego, że po wydaniu tej całej płyty, że w sumie to no, chciałabym raczej tę drugą piosenkę zaśpiewać, a nie to, co mam. Nie było takiej zazdrości, że... Nie, myślę, że nie. Czyli Stoczniowe Zoo to jest dla Ciebie przebój, którego de facto dawno nie słuchałaś. Tak. Wiesz, kiedy ostatnio tego słuchałaś? Ostatnio myślę, że słuchałam tego, jak pani Ola właśnie puszczała dla swojego synka. I wtedy pani Ola mi chyba puściła i też wtedy to przesłuchałam, więc to było bardzo dawno. Nie słuchałam tego przez tak, bo ty kilka... nawet jak tutaj przyszłaś, to się zdziwiła, że twoja piosenka tak otwiera w ogóle płytę, co mnie zaszokowało. Myślałem, że jednak znasz ją, tę płytę bardzo dobrze. Jak w ogóle poczułaś się, gdy Filharmonia wydała ten krążek? To było dla mnie takie fascynujące, bo to jednak pierwsza płyta, na której jest jakaś piosenka w moim wykonaniu i która może pójść dalej w świat i ludzie się tą płytą zachwycają, tymi utworami wszystkimi je oceniają i przy nich tańczą nawet, śmieją się, uśmiechają. I to nie tylko na płycie, bo możemy Cię usłyszeć też na iTunesie, Spotify. Tak. I nawet jeszcze jest jedno miejsce, gdzie Cię znalazłem i się naprawdę bardzo zdziwiłem. Przeglądasz TikToka? Tak, przeglądam TikToka. Widziałaś, że tam też jest Twoja piosenka? Naprawdę? Naprawdę! I uwierz mi, że po tym nagraniu weźmiemy TikToka w rękę i będziemy pierwszymi osobami, które de facto nagrają do tej piosenki jakiegoś TikToka. Naprawdę jest tam Twoja piosenka. Wpisując Vanessa Adamska albo Stoczniowe Zoo, TikTok proponuje mi tę piosenkę. W oryginale. Nikt tego nie wrzucił. Wow. Nie spodziewałam się, że jeszcze tam jest. Widzisz, zapraszam częściej do tych programów, to na pewno Cię jeszcze nieraz zaskoczę. Też się zdziwiłem, no, ale bardzo pozytywnie i czekałem na Ciebie. Nie chciałem nagrywać tego TikToka, no TikTok jest teraz naprawdę bardzo popularnym programem, aplikacją. Nie chciałem tego TikToka nagrywać bez Ciebie, więc uznałem, że czekamy i wypuszczamy. Więc no na pewno po nagraniu to sprawdzimy. No mam nadzieję, że gdzieś jeszcze zobaczymy tę piosenkę.
Oprócz i żyli długo i w Szczecinie 1 za... Dzisiaj mamy czwartek, piątek, sobotę, niedziela. 3 dni bierzesz udział w kolejnej takiej akcji, ale drugiej części tego pierwszego przedsięwzięcia. I tam śpiewasz... utwór pod tytułem Puszcza. O sowie, która opowiada o tej puszczy. O tym też, żeby nie śmiecić w lasach. Jest tam taki wers właśnie o tym, żeby dbać o środowisko. No i co do nagrania, które będzie na płycie, jest przepiękne, bardzo mi się podoba i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jak to wyszło. Te płyty to de facto nie tylko fajna zabawa dla Was, dla młodych uczestników, ale też taka edukacyjna, no bo tak. To w sumie można się... Tak ja jej słuchając, to się dowiedziałem, ile tak naprawdę mamy rzek w Szczecinie, co jest naprawdę wow. Ale też będzie w stylu takim bajkowym zrobiona, bo tego się słucha, jakbym oglądał gdzieś tam Pocahontas albo Króla Lwa. To są takie takie właśnie klimaty, tak, tak. Bujające. To się nie dziwi, dlaczego tutaj twoja instruktorka dla swojego synka puszczała te piosenki, bo naprawdę są takie bardzo miłe. Oprócz tego jeszcze jest utwór o pasztecikach szczecińskich. Tak, będziemy ten utwór śpiewać na bis i przygotowujemy go wszyscy razem i myślę, że będzie to bardzo dobra zabawa. Ty naprawdę nam gdzieś tam uciekasz do tego Szczecina, się stąd wyprowadzasz. Nie. Kiedy będą ja koncerty w Wojnie? Zostajesz. Ciekawe na jak długo. A jeżeli mi stąd uciekniesz, to porozmawiamy inaczej. Do Szczecina mamy niedaleko. No właśnie wiem, dlatego zostaję tutaj na spokojnie. Cieszę się, że Filharmonia składa takie propozycje. Tak, naprawdę jestem szczęśliwa, że mogę w czymś takim wziąć w ogóle udział. No dobra, a patrząc na twoje życie prywatne, bo muzyka to dziedzina, która nie lubi konkurencji. Mówi się, że bycie muzykiem to poświęcanie jak najwięcej czasu prywatnego, tylko tej kwestii życiowej, tak? Jak grasz, no to tylko zajmujesz się tym, jak śpiewasz, to non-stop ćwiczysz. Jak wygląda w takim razie spotykanie się gdzieś tam z najbliższymi? Myślę, że no, tego czasu dla znajomych jest coraz mniej. Jeśli chodzi o muzykę, bardziej zajmowanie się muzyką, graniem na przykład na pianinie, na gitarze, czy ćwiczenie na przykład różnych piosenek, czy chodzenie na zajęcia prywatne, to też zajmuje bardzo dużo tego czasu. Coś się znajdzie, jakiś czas dla przyjaciół, ale niewiele naprawdę. Nie mają z tym problemu, że w sumie chciałabyś zostać wielką artystką grającą na scenach. Wspierają mnie w tym właśnie. Bo później będą wiedzieć, do kogo się odezwać. Ja ją znam, występuję na Euro... Ja ją znam. To się zawsze tak dzieje. Teraz co cię czeka? No myślę, że przyszłość swoją właśnie wiążę z tą muzyką. I wiadomo, no muszę z niektórych rzeczy zrezygnować. Ale chcę jakby wyruszyć w świat, że tak powiem. Czyli nie będziesz uczyła się gotowania, będziesz uczyła się śpiewania. No jak kobieta, no to trzeba gotować, prawda? Ale to można nieraz rezygnować ze śpiewania. Chyba, że można śpiewać podczas gotowania, ale to jest chyba cięższe. No można te dwie czynności połączyć. Robiłaś to? Nie. Jeszcze nie. Przygotowując się do wywiadów, ogólnie zawsze przeglądam wszystkie media społecznościowe, jakie tylko Bóg da. Ojeju. I znalazłem coś ciekawego, mianowicie nie wiem, czy to nie jest twój pierwszy cover, który wleciał w serwisy społecznościowe. Pamiętasz go? Mam tę moc? To chyba nie ten znalazłem, co trzeba. Nie mam pojęcia, ale to był chyba mój pierwszy taki, co... Mam tę moc? Tak. To z jakiejś bajki było, nie? Kraina Lodu, tak. Nie oglądałem, ale wiem. Tak. Tak, bo tam był jakiś bałwan. Nie, mam tę moc. Co innego? Mam tę moc. Kiedy ty nagrałaś swój pierwszy cover? Oj, dawno temu. Myślę, że jakieś 5 lat temu. Tak, i to właśnie był cover 5 lat temu nagrany, ale to chyba nie był Mam tę moc. Zaraz zobaczysz. Kurczę. Tylko jeden samobójca więcej, tylko jedna znów. Rodzina rozbita, tylko życie.
widzę taki sentymencik, takie już łzy w oczach. Są takie zawahania. Patrząc na Vanessę z 2015 roku, 6 lat temu to było. To jednak 6. Tak, 6 lat temu. Myślałaś wtedy, że będziesz robić taką, no przyznajmy szczerze, karierę muzyczną jak dzisiaj? Kompletnie nie. Nie spodziewałam się tego, że znajdę się teraz z współpracą z Filharmonią. I u mnie! I tak, i u ciebie. Kompletnie nie wiedziałaś o tym. Poszłaś nagrać tylko dlatego, że... No z chęci po prostu. Żeby się sprawdzić. Tak, żeby się sprawdzić. Dokładnie. A co teraz tak myślisz, patrząc na... No myślę, że byłam wtedy jeszcze niedoświadczona w tej dziedzinie, którą jest muzyka. Nie gestykulowałam rękoma, tak jak teraz to robię, pod wpływem emocji. Nie wyrażałam emocji na twarzy i nie miałam takiej dynamiki może w swoim głosie, która jakby określa różne emocje i uczucia. No dobra, ale nie widzisz tego, że... No... Brak makijażu, włosy źle uczesane, bluzkę bym zmieniła. A to nie wiem, ja tam mogę tak. A to ha, to już przeszliśmy do etapu, że... Już te 6 lat naprawdę bardzo dużo dały. Tak. O mamo, bo jak ja oglądam swoje stare filmy, to ja widzę zupełnie co innego. Naprawdę? No, ja widzę tam, Jezu, ty nawet nie chciałabyś tego oglądać. Nie, no dlaczego? Ja sam się wstydzę sobie. Nie. Kiedyś miałem etap, że pokazałem takie filmiki, jak jeszcze w radiu pracowałem, pokazałem takie filmiki swojemu koledze z anteny. Wyszedłem ze studia. Sam postanowił prowadzić program. Nie, żartuję. Jak ja patrzę na swoje materiały, to faktycznie gdzieś tam zwracam uwagę na swoją dykcję, czy inne momenty takie rozmów, ale to jak ja nieraz patrzę, jak ja wyglądałem, to... No ale cóż, no takie życie, no to się, no nie... No, nic się nie zrobi. Czas się zmienia. Nie cofnie. Czasu... Dlatego tworzymy nowe programy. Z nowym wizerunkiem. I to jest też dobre. List do Boga, a koszulka z jakimś stworkiem, nie? Dlatego mówiłem o tych zmianach. Ty w ogóle ubierając tę koszulkę wtedy na nagrania wiedziałaś, nie. Na co idziesz, co nagrywać? Znaczy, ja chyba wtedy nie wiedziałam, co to jest nagranie, tak? Co to jest za tekst? Dali mikrofon, tutaj śpiewaj. Ja byłam taka, no nie wiem, jak to się stało. Ale masz 67 tysięcy wyświetleń. No właśnie o to chodzi, się zdziwiłam. A mam tym odmawiam. Co prawda mniej niż ja na Woodstocku, jak robiłem materiał, ale 67 tysięcy twojego stworka to jest widziało 67 tysięcy. Fajnie sobie nieraz tak przypomnieć te stare czasy. Tak, teraz właśnie wróciła ta nostalgia, która była te 6 lat temu. I to jest fajne uczucie. O czym marzysz? 6 lat temu nie mogłaś mieć takich marzeń, już tak rozmawiając poważnie. 6 lat temu na pewno nie mogłaś mieć takich marzeń jak teraz. No... Znaczy, tak. Mogłaś mieć, ale no, te marzenia to w sumie to były takie nie do zrealizowania pewnie wtedy. Albo wiedziałaś, że to nie będą do zrealizowania. Ale teraz są. No teraz chciałabym właśnie zostać taką piosenkarką na skalę światową. I chciałabym właśnie wydawać swoją muzykę i żeby ludzie się cieszyli z tej muzyki, z tych albumów, które w przyszłości, oby. A to już tak mega ambitnie. Tak. Szanuję. Mhm. I autorsko. No dobra, ale lecimy bardziej Miley Cyrus, czy Adele, czy w sensie... W którym klimacie byś chciała się mniej więcej też poruszać, bo to jest też bardzo ważne, bo jak widzimy, każdy kraj ma swój klimat muzyczny, nie? Co kraj to takie disco polo, więc no... No ja z reguły bardzo uwielbiam jazz. Nie wiem, czy to by się w Polsce przyjęło jakoś bardzo, ale może w innych krajach by to było nawet okej. Okay. Mojej strony. Dlatego propozycja jest wejście na disco polo. Tutaj możesz grać disco polo, ale za granicą tak. Gdzieś jazz. A w Niemczech z kolei byś musiała grać folk. Taki typowo niemiecki folk. Też by się przyjął. Karierę można jak najbardziej zrobić. Czemu jazz? Myślę, że bardzo podpasowuje pod mój głos. Czuję się w tym gatunku
swobodnie i wiem, jak płynąć dalej w piosenkach i tak dalej. No. Już napisałaś swój jakiś utwór jazzowy, czy jeszcze? Jazzowy nie. Jazzowy na razie nie. Piszę takie piosenki bardzo smętne, które... Romantyczka. Odwzorowują jakby moje życie prywatne, jakieś moje przeszłe zmartwienia, czy takie rzeczy, ale nie zajmuję się... Zmartwienia? No, piszę to, co mam w myślach, to, co mi się narzuca od razu. Chłopie, to ile ty masz lat? Jakie ty masz zmartwienia? 16. 16 lat i zmartwienia, że pani dzień wcześniej dwójkę dała z matematyki. Tak, znaczy nie dostałam jeszcze. Jeszcze nie. To w tym półroczu. Aha, no. To są... Ale faktycznie masz już takie mega potężne zmartwienia, o których gdzieś tam warto pisać? No, mogą się znaleźć jakieś takie minimalne, ale... No jeszcze takich głębokich, takich potężnych, to jeszcze tak, jeszcze nie mam. Jeszcze, to jest takie uprzedzenie, nie? Jeszcze mamy na to czas. Tak. No dobra, czyli ta najnowsza piosenka, którą de facto już napisałaś po części, jest, tyczy się ciebie. No, w skrócie tak. I o czym ona jest? O tym, jak poznałam moją miłość, z którą teraz jestem. I jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Jakoś wyszłam na prostą. I tak, o takich rzeczach, no. Na rynku muzycznym bardzo dużo piosenek o miłości. Właśnie. I one są takie najbardziej... Sprzedające się. Właśnie, o to chodzi. Żeby się sprzedać. To teraz zachęcam cię, abyś się sprzedała tutaj. W sensie takim zaprosiła wszystkich do przesłuchania, bo w tym programie, jedynie w tym programie, usłyszycie Vanessę na żywo. Już zaraz. Oczywiście. Mam myśli sto, ulica dalej, tam wielki tłok. Nie dam rady wyjść już stąd bez ciebie. Znam na pamięć jego głosu ton. Kilometr dalej, tam jest mój dom. Muszę przeżyć długą drogę tą do ciebie. Zapadam w sen i czekam, aż obudzisz mnie. Teraz albo nie i odrzucam moje myśli złe. Zabierz mnie gdzie chcesz, tam gdzie gwiazdy świecą.